Witajcie, cześć, dzień dobry. Jeżeli natrafiliście na ten filmik, to prawdopodobnie macie silnik Brixa, który montowany jest w wielu pojazdach. Silnik kilkunastokonny, który montowany jest najczęściej w traktorkach czy innych silnikach. Natomiast co Was naprowadziło? Pewnie problem z rozruchem takiego silnika. I sytuacja wygląda w ten sposób, że może się zdarzyć Wam sytuacja taka, że podjęliście próbę odpalenia waszego traktorka czy innej maszyny z tego typu właśnie silnikiem, o którym mowa. Natomiast spotkaliście się z objawem słabego akumulatora. Po podpięciu dobrych kabli, grubych kabli z innego akumulatora okazuje się, że problem jest dalej taki sam. A problem wygląda jak? Rozrusznik kręci, natomiast w pewnym momencie okazuje się, że rozrusznik nie ma siły przełamania tego silnika, bo jest tak jakby za duża kompresja, za słaby akumulator, bądź ewentualnie uszkodzony rozrusznik. I bardzo wielu w pierwszej kolejności leci sobie zakupić nowy akumulator, po założeniu nowego akumulatora odpala. Natomiast odpalić wiadomo, że czasem można, jeżeli silnik przełamiemy tą pozycję tego sprężania, i zostawimy w pozycji za sprężaniem, i wtedy następuje cykl wydechu, ssania czy pracy i tak dalej, w zależności od tego, w jakim położeniu został ustawiony wasz wał, i efekt może być później taki sam, czyli uda się wam odpalić, ale zgasicie i problem rozruchu następny jest kolejny taki sam, czyli efekt słabego akumulatora. Na nowym akumulatorze okazuje się, że dalej to samo, więc następnie sięgacie po zakup rozrusznika. Zakup rozrusznika nie zawsze wskóra wszystko, dlatego że wasz rozrusznik, jak już być może oglądaliście sobie na innym filmiku, na którym poruszałem kwestię zębatki i napędzania takiego silnika i wiecie, że wasz rozrusznik jest dobry, no to w ten czas może się pojawić sytuacja taka, że problem pochodzi wasz z głębi silnika. I otóż sytuacja wygląda w ten sposób. Co mamy wewnątrz silnika, co może zrobić nam psikusa, zrobić nam problem? Mamy przed sobą położony wałek, to jest wałek rozrządu. Tu jest akurat silnik, który jest 15-konny, ale tego typu wałek możecie mieć zamontowany w 10, 12, 17, 18 i tam jakie by one nie były. Wałek, który posiada co? Dwie krzywki, tu akurat ten wałek napędza jeszcze pompę olejową, ale może być wasz układ bez pompy olejowej. Mamy dwie krzywki, mamy coś takiego zamontowane tutaj jak dekompresator, inaczej zwany odprężnikiem. Jaką nazwę byśmy nie przyjęli, ustrojstwo, które działa na zasadzie takiej, by zmniejszyć ciśnienie kompresji. Zazwyczaj jest to układ montowany w silnikach, które mają już wyższą pojemność, czyli to sprężanie jest o wiele większe i wtedy sytuacja wygląda w ten sposób, że w takich silnikach, jeżeli nie ma czegoś takiego, to wasz silnik ma problem z rozruchem, bo naprawdę przełamać go jest ciężko. A jak wiecie bardzo dobrze, silniki Brixa niestety nie mają mechanizmu jakiegoś planetarnego w rozruszniku, który zwiększałby waszą moc podczas rozruchu. I w ten czas powstaje sytuacja przy niewielkim akumulatorku, bo zazwyczaj te pojazdy mają... Pojazdy mówię, bo oczywiście przyjmijmy, że jest to gdzieś w jakimś pojeździe zamontowane, mają niewielki akumulator. Jak wygląda to ustrojstwo, na jakiej zasadzie działa? No otóż wygląda sytuacja w ten sposób, że tu jest taki malutki dekompresatorek. Zaraz pozwolę sobie to przybliżyć, żebyście wy to widzieli. O, oj, troszeczkę jeszcze ostrości by się przydało. Dobra, mamy. Siła odśrodkowa pracującego silnika wychyla tą oto właśnie łapkę, która bardzo często gęsto może się okazać, że się łamie, ukruszy, rozsypie i przy wyciągnięciu silnika znajdziecie części, elementy wolne, które właśnie zostały rozsypane, czyli powiedzmy
spowodowały cały ten wasz problem. Niekiedy jest sytuacja ten sposób wyglądająca, że te cząstki nie zrobią jakiegoś spustoszenia wewnątrz silnika, ale niestety przez to ustrojstwo nie uruchomimy silnika. Jak to wygląda? Tu jest zrobiony taka oś, która działa na zasadzie takiej jakby krzywki. W tym momencie jest ona płaska, czyli płaska jest w momencie pracy silnika, czyli jeżeli nasz silnik pracuje, łapka jest wychylona, w ten czas tutaj po naszej krzywce jeździ sobie spokojnie popychacz, który leci sobie dalej, popycha nasz zawór. I tu jest też myk taki, że są silniki, na których ten dekompresator czy odprężnik montowany jest na układzie dolotowym, czyli na zaworze ssącym, i są silniki, które posiadają to samo rozwiązanie, tylko na zaworze wydechowym. I sytuacja wygląda, zacznijmy od początku, żebyśmy mogli zrozumieć zasady działania. W tym momencie, jak widzicie, wałeczek wystaje poza obrys. Czyli tu w tym momencie znajduje się określona szczelina, która powoduje wypchnięcie popychacza, czyli wciśnięcie zaworu, i w ten czas silnik nie uzyskuje pełnej kompresji. Ale jak silnik zaczyna się toczyć, siła odśrodkowa pędu tego koła powoduje wychylenie tej łapki i oczywiście zrównanie się tutaj tego elementu z krzywką tutaj w tej pozycji, i w ten czas już silnik łapie kompresję i odpala. Natomiast sytuacja wygląda gorzej w pewnych momentach, gdy... Teraz już wiecie mniej więcej, na jakiej zasadzie to działa. Wiecie, że tutaj to odpycha. Może się okazać, że wyciągniecie wałek, zobaczycie, jak wygląda to, zobaczycie, że ta krzywka faktycznie pracuje, i powiecie, no kurde, faktycznie. Jest takie ustrojstwo, które jest działające tak samo jak na filmie, którym oglądałem, ale ono pracuje. I w ten czas co może być problemem? Pominę kwestię ustawienia zaworów, bo w tej kwestii wygląda w ten sposób, że zbyt duży luz zaworowy powoduje to, że ta krzywka tutaj, przyjmijmy już z tym wariantem działającego do kompresatora, czyli w stanie jego pracy, nie jest w stanie wypchnąć zaworu ze względu na to, że jest zbyt duży luz zaworowy, który ustawiacie sobie pod dekielkę. Więc jeżeli luz zaworowy macie ustawiony, nie mówię jaki, dlatego że do każdego silnika producent przypisuje określone wartości, jaka ta szczelina ma być, na ssącym zaworze, jak i na wydechowym. Dlatego tej kwestii nie poruszamy na tym filmie. Choć mimo silniki posiadają w większości podobne parametry, ale jednak się różniące. Natomiast jeżeli wiecie, że wasze zawory są dobre, wiecie, że to ustrojstwo działa, co może być następnym problemem, który może robić problem i wy o tym nie będziecie wiedzieli? Jak dobrze zobaczycie, to coś u mnie pracuje, ale zwróćcie uwagę na to, w jakim stopniu następuje luz tego czegoś, co pracuje. I w ten czas sytuacja wygląda w ten sposób. Ja odwrócę to, żebyście wy to widzieli. Jeżeli ja działam zaworem dopychającym, to spójrzcie. Ścisnąłem krzywkę tą wystającą, przyjmijmy nazywając ją w tym momencie krzywką, która działa na zasadzie tego odprężnika. Ja ją jestem w stanie wcisnąć na siłę prawie że na równo. Coś tam wyczuwalne pod palcem jest. Mimo że ona wygląda, że pracuje, wygląda, że ten drucik jest ładny, to sytuacja wygląda w ten sposób, że jest tutaj najnormalniej w życiu luz. Luz nie robiłby jakiegoś tam wielkiego problemu, bo wiadomo, że metal by się na czymś spierał, mimo że tutaj ten popychacz pracuje na takiej większej części powierzchni, bo on ma średnicę kilkunastu milimetrów, nawet kilkudziesięciu kilometrów, nie kilometrów, tylko milimetrów. No tak, przyjmiemy, że ma kilometry, nie? Byłoby śmieszniej. No w każdym bądź razie rozkłada się ta siła, ale nie do końca. Jest sytuacja w tym momencie pozytywna dla nas. Jeżeli mamy taki wałek, to już musimy się spodziewać kosztów. Ale co zrobić, jeżeli mamy wałek, mamy weekend, przychodzi sobota, popołudnie, silnik mamy rozebrany, no i kurka, pasowałoby go złożyć, bo nie pójdziemy spać, bo nam silnik nie daje spokoju. Bardzo wielu tak podchodzi. Trzeba reanimować, rozbierać, naprawiać, próbować, bo wtedy jest satysfakcja, że coś naprawiliśmy. A jeżeli tego nie podjęliśmy,
Bynajmniej nie podjęliśmy takiej sytuacji, żeby coś naprawić. Na to wychodzą klocki, ładujemy kasę, inwestujemy, nie? To ja Wam teraz pokażę rzecz taką. Tutaj, tu, jak widzicie, o, nie widzicie tej powierzchni. Co można zrobić? Tutaj jest zaklinowany w tej krzywce ten wałeczek, który robi ten cały dekompresator. Natomiast można tutaj włożyć śrubokręt i spójrzcie. Metodą dźwigni można najnormalniej w życiu ten wałeczek cofnąć. Jeżeli ja użyję w tym momencie sobie większego śrubokręta, wiem, że nie robię to tak laboratoryjnie. Zobaczcie, udało mi się cofnąć wałek. Czyli nasz wałeczek wyszedł tutaj. Spokojnie, on nie wyleci, dlatego że on się spiera tutaj na korpusie. Więc tutaj on wylecieć w dół nie wyleci. Natomiast jak doglądniemy bardzo dokładnie, to po cofnięciu tego wałeczka cały problem i ustrojstwo mamy tu. I sytuacja wygląda w ten sposób, że w tej krzywce stałej, która jest z wałkiem, zrobił się najnormalniej w życiu dołek. Dołek, który mniej więcej ma około średnicy 1 mm. A wierzcie mi, że 1 mm na wychył tutaj tej krzywki to jest bardzo dużo, bo przy pojemności przyjmijmy 500 cm sześciennych. Niestety, ale trzeba ten zawór sporo wychylić, bo jednak ten opór tego powietrza będzie dosyć duży i masa tego powietrza również. I teraz pytanie następne, co można by było z tego typu wałkiem zrobić, żeby go nie kupować? Otóż do tego czegoś ja wykorzystam sprawdzoną metodę, którą być może już kiedyś oglądaliście na moim filmie. Zbudowałem zgrzewarkę do pakietów z transformatora od mikrofalówki. Tak to wygląda tutaj, gdzie to stoi. Stoi. Tu jest całe to ustrojstwo, którym zgrzewam pakiety. I w tym momencie, co ja będę robił, co prawda całego filmu Wam nie jestem w stanie pokazać, bo troszeczkę z tym zejdzie, ale wierzcie mi, satysfakcja jest chyba większa niż wartość takiego koła. Zapinam sobie masę do czegoś takiego jak ten wałeczek. Pasowałoby, żeby jeszcze nie uciekał. I teraz pokażę Wam sytuację, którą będę wykonywał w czasie. Co będę robił? Będę się starał napawać tą powierzchnię wybrakowaną. Nie mówimy tu o spawaniu, dlatego że ta szczelinka, która jest, kurczę, wy tego nie widzicie teraz, ta szczelinka, która jest tutaj, jest zbyt malutka, żebyśmy mogli ją jakimkolwiek mikomatem pociągnąć, dlatego że nie będziemy mieli możliwości obróbki tego. Natomiast w momencie, gdy zrobimy coś tego typu, jak zrobiłem ja, co prawda niektórzy się z tego może śmieją, ale wierzcie mi, że to się sprawdza. Stara metoda, testowana gdzieś tam już dawno temu. Transformator, który używa bardzo dużej mocy, bo to są transformatory, które sięgają nawet 1800 W. I będę starał się napawać tą powierzchnię. I wierzcie mi, że taką metodę już kiedyś stosowałem i się sprawdziła. Co prawda troszeczkę zabawy jest. Do tego typu ja używam co? Używam drut, który jest typowym topnikiem używanym w migomacie. Mówię to topnikiem dlatego, że on się topi i wtapia, prawda? Podczas temperatury. Słuchajcie, pozwoliłem sobie wrócić jeszcze do zagadnienia. Otóż dlaczego? Dlatego, że czas czasem pokazuje pewne możliwości. Chciałem się z Wami tym otóż podzielić. Dlaczego? Bo wypraktykowałem taką rzecz, że jeżeli ja dmucham tym, co wydycham, to wydycham najnormalniej w życiu dwutlenek węgla. I teraz zobaczcie, w jaki sposób przy odrobinie nie mogę mówić, przy odrobinie praktyki, jakie możliwości mamy
a już w tym momencie tych zgrzewów jest bardzo dużo. A w trakcie pracy nie mówię, dlatego że muszę dmuchać. Drut oczywiście jak się robi czerwony, to już bardzo możliwości nie ma. Trzeba po prostu przerwę zrobić, żeby sobie wystyk utracił jakieś właściwości i niestety robota już nie idzie. Jak wykonujemy zgrzewy w pakietach, to również nie ma możliwości ich usunięcia, bo to jest wtapianie metalu na gorąco. Czyli dokładnie to samo, co ja w tym momencie robię. Ja wiem, że to jest troszkę zabawy. Ale prąd płynący jest tak potężny z tego transformatora. Tak jak widzicie, drut się robi momentalnie czerwony, a to wcale o to nie chodzi. Ja wiem, że na nagraniu tego nie widać, co ja robię. Ups, jest tylko jakiś zarys. Ale tu chodzi o to, by tą właśnie metodą pokazać. Migomat też nie jest jakimś cudem, wynalazkiem, tylko po prostu urządzeniem, które podaje druta i go wtapia. No tylko, że wiadomo, bo tu linię gazu. Dobra, nie będę wam zatruwał. Muszę zrobić jakąś próbę taką wizualną, oględziny. No, wtopiła mi się ładnie kuleczka. Także jeszcze raz. Nie zatruwam. Coś wiadomo, że jeżeli duże zostanie nadlane, to trzeba sprawdzić, czy się trzyma. Ale już w tym momencie u mnie dołek zaczyna tracić właściwości dołka. Powierzchnia zaczyna się robić już w tym momencie, tak jak sobie śrubokrętem jadę, płaska, ale jeszcze trzeba wyrównać. Także jeszcze raz podziękował. Trzymajcie się, jak macie jakieś własne patenty, spokojnie dzielcie się nimi. Zapraszam oczywiście do komentarzy, jak film się komuś podobał. Liczę na tą łapeczkę w górę, jest to jakaś tam forma podziękowania. Ja wiem, że filmik był fajny, komuś się podobał, się sprawdził i tak dalej. Także remontujcie, naprawiajcie. Trzymajcie się jeszcze raz. Cześć.